Znalazłem drzwi do lasu. Uwaga, obiekt monitorowany całodobowo, system kamer. Drzwi do lasu. Tylko nie mam magicznego klucza. Witam, witam was, moje mordki. Dzisiaj jesteśmy znowu przy Decie. T75. Ostatnio wam troszeczkę nagrałem filmów, jak to wygląda z kabiny operatora, a dzisiaj wam pokażę parę poszczególnych takich rzeczy, co się znajduje przy silniku. Jak to u ruskich, mamy wiadomo wielkie mrozy, tam zimy, jak cholera te ruski robią pod siebie udogodnienia, tak to tutaj się znajduje silnik rozruchowy. Tu mamy rozrusznik, który uruchamia ten silnik. I zobaczcie, jak to kurde jest. Nie dość, że tu jeszcze jest rozrusznik, to ten rozrusznik musi uruchomić ten silnik rozruchowy, który po przełączeniu tych dźwigni uruchamia nam po prostu silnik tam przez koło zamachowe. Także jak to Ruscy, no ten silnik jest na benzynę oczywiście. Także Ruscy takie wynalazki dodatkowe robią. Co tu nam się jeszcze znajduje? Filtry paliwa, pompa wtryskowa, tam dalej pompa wodna. Pamiętam, jak za gówniarza miałem z 15 lat może miałem, i tutaj co jest ten grzybek, to jest, idzie do filtra powietrza, tak, na kolektorosący, to chciałem zobaczyć, co się stanie, jak rękę położę, nie? Tego grzybka wtedy nie było, to tak mnie przyssało, że o mało mnie tam całego nie wciągło, kurwa. Także przejdziemy sobie z drugiej strony. Co tu mamy jeszcze? Tu mamy filtry oleju. Zbiornik oleju, on oczywiście powinien być z tyłu, no ale jest z tej strony. Taka lepsza wygoda. Pompa olejowa, alternator. Także tak nam to wygląda. Także będę robił więcej tych odcinków. Teraz jesteśmy z tyłu. Tu właśnie powinien być pod tą blachą zbiornik z olejem. Tu była kontrolka. Tu mamy do ustawiania taśmy hamulcowej. Tu chyba ta jest od sprzęgła. Tu jest wałek. Tu jest podnośnik. Bo oczywiście ta spych to nie służy tylko do budowy dróg czy naszych polskich osiedli czy innych rzeczy, ale świetnie spisywał się w pracach w polu. Jakieś pługi, nie pługi. Także wiele zastosowań te ruskie maszyny mają. Pamiętam sytuację za gówniarza z 15-16 lat, jakby wózek spadł z gąsienicy. Tutaj się podłożyło lewarek kolejowy. Tak trzeba było podnieść właśnie tą prawą stronę, żeby ten wózek, tą gąsienicę to jakoś narzucić. Już nie pamiętam, bo to było kupę lat temu. To było na innym decie. I ten. I kurwa, odeszliśmy. Poszliśmy po jakieś tam klucze, chyba nie pamiętam. I ten lewarek potrafił stąd wyszczelić na jakieś 2-3 metry. To gdyby tutaj człowiek w tej pozycji stał, to kurwa jest po nogach. Albo po człowieku. Także na razie to by było na tyle. Postaram się coś jeszcze nagrać. Do usłyszenia.